Myślę, że i Ojcze Święty jestem zainteresowany, żeby ustalić dobrą datę, żeby ludzie ze świata, nie tylko z Polski, mogli swobodnie przyjechać. Dlatego unikamy miesięcy zimowych, bo klimat jest bardzo ważny. Bo przecież jeśli mamy nadzieję, przyjdzie dużo ludzi, nie wszyscy znajdą miejsce w hotelach. To oznacza kwiecień? Może być albo późna jesień, albo wiosna. A jeśli chodzi o wiosnę, to ja już zasugerowałem Ojcu Świętemu niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkanocy, to jest niedziela miłosierdzia. Kiedy należy się spodziewać decyzji? 30 września dopiero. Z tym względem, że jest konsystorz, na który są wezwani kardynałowie, którzy się jeszcze wypowiedzą na konsystorzu, i Ojciec Święty ogłosi datę konkretną. Nie, z Ojcem Świętym miałem okazję rozmawiać na ten temat. Ojciec Święty jest bardzo otwarty i chciałby wybrać najlepszą datę. Według mnie najlepsza data jest jednak wiosenna. Bo Ojciec Święty to jest przecież apostoł Bożego Miłosierdzia. Oprócz tego 27 kwietnia, bliskości 1 maja, więc parę dni ludzie mogliby dłużej pobyć w wiecznym mieście. No i tam już klimat jest bardzo piękny, późna wiosna.